Proponujemy dziś Państwu wprowadzenie w historię stosunków Polski ze światem islamu na przestrzeni wieków. Mamy nadzieję, że dzięki temu, dzięki tej wiedzy, którą dzisiaj uzyskamy, mam nadzieję na kolejnych spotkaniach, na które już teraz serdecznie zapraszamy, że dzięki temu będziemy mogli być bardziej świadomymi obywatelami, będziemy lepiej rozumieć to, co się wokół nas dzieje i no, nie pozwolimy się omamić różnym politycznym szałbierzom i cwaniom. Chciałbym serdecznie powitać naszego gościa, pana doktora Jana Przybyła, historyka, który przez wiele lat bada kwestie, o których dziś będzie z nami rozmawiał. Dziękuję. Przede wszystkim, proszę Państwa, dobry wieczór. Przede wszystkim tak, nie jestem historykiem akurat, jestem historykiem, czyli amatorem, dlatego że ja jestem teologiem tak naprawdę. Natomiast zdarzyło się tak, że przez lat 18 wykładałem historię kultury polskiej na jednej z wyższych uczelni warszawskich i stąd też powiedzmy ta tematyka stricte teologiczna gdzieś tam u mnie zeszła na dalszy plan, a na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia związane z kulturą, z historią i tak dalej. Otóż mamy tutaj, proszę Państwa, mapę Rzeczypospolitej sprzed roku 1648, czyli sprzed wybuchu powstania Bogdana Chmielnickiego. To jest oczywiście już Rzeczpospolita, ta, która się ukształtowała po roku 1569, czyli po Unii Lubelskiej. Ale zaczęło się od tego, że jeśli chodzi o nasze kontakty ze wschodem, z tym wschodem, prawda, konkretnie z Mongołami, zwanymi też Tatarami wtedy, że w 1240 roku miał miejsce olbrzymi najazd mongolski na te ziemie. Mongołowie po zdobyciu Kijowa przesuwają się na zachód przez Wołyń i idą w kierunku Śląska i tam słynna bitwa pod Legnicą, 1241 rok. Poległ książę Henryk Pobożny i na wieść o śmierci Batuchana, te hordy cofnęły się z powrotem. Nie wiadomo, co by było, gdyby akurat nie ten zgon. Oni pewnie poszliby dalej na kraje niemieckie. To było takie pierwsze zetknięcie się Europy Zachodniej właśnie z tym żywiołem. Nie do powstrzymania się okazało, rycerstwo zachodnioeuropejskie jest bezradne wobec nowych najeźdźców, którzy stosują zupełnie inne taktyki wojenne. To jest wszystko szok, ogromny szok dla Europy Zachodniej. Rycerstwo Europy Zachodniej postępuje według pewnych kodeksów, umawiają się strony, ci stają tak, wszystko odbywa się w pewnym porządku, tam nie. Zupełnie coś innego. Atakują, jak napotykają na bardzo solidny opór, to się cofają, przegrupowują, gdzieś tam bokami próbują obejść. Rycerstwo do tego nieprzyzwyczajone po prostu jest bezradne. Na pętlę, na arkan łapią rycerza, ściągają z konia, no jak gruchnie o ziemię, prawda, kilkadziesiąt kilogramów żelastwa, prawda, i tak dalej, no to ten człowiek się sam nie podniesie. Rycerstwo jest bezradne. To było takie pierwsze zetknięcie się świata chrześcijańskiego z nimi. Poza tym nieprawdopodobne okrucieństwo. W świecie rycerstwa zachodniego obowiązują pewne zasady. Przypominam, że święty Bernard z Clairvaux, jeden z największych autorytetów chrześcijańskiej Europy, układa konstytucję dla zakonu templariuszy, który walczy w Palestynie, który powstał w Palestynie i potem walczył w Palestynie. Święty Bernard ułożył konstytucję dla templariuszy po prostu w taki sposób, żeby okiełznać te wszystkie dzikie instynkty europejskiego rycerstwa. Ten rycerz, na poły rozbójnik, staje się rycerzem Chrystusowym. Dzięki konstytucji Bernarda z Clairvaux powstają pierwsze kodeksy rycerskie. Czegoś takiego Wschód nie zna. Wschód jest niezwykle okrutny. Tam się liczy skuteczność. Mongołowie oblegają jakieś miasto, wzywają do poddania. W razie, gdy miasto się nie poddaje, a zostaje wzięte szturmem, następuje
absolutna rzeź mieszkańców. Reszta tych, których nie zamordowano, pędzi się jako niewolników na targ, sprzedaje jako bydło. I tak to trwało przez wszystkie te wieki, kiedy to my, Polacy, mieliśmy kontakt bezpośredni z islamem. 458 lat sąsiedztwa z islamem. Tyle mamy doświadczeń. 458 lat. W 1699 roku w traktatach karłowickich Turcy musieli Polsce zwrócić zagrabioną 27 lat wcześniej część Ukrainy, Rusi, tej tutaj do Buczacza, prawda, i twierdzę Kamieniec Podolski. Ale jeszcze zagony tatarskie dalej sięgały pod Jarosław, pod Przemyśl, pod Przeworsk. Łuny pożarów, mordowani ludzie, porywani ludzie, sprzedawani jak bydło. I to, co tutaj pan przed momentem powiedział, Europa, niektóre kraje europejskie mają kilkusetletnie doświadczenie, w cudzysłowie, obcowania z islamem. Węgry, Bułgaria. Bułgaria we wczesnym średniowieczu była mocarstwem. I co Turcy z niej zrobili? Naród pastuchów. I tam jest ogromna nienawiść po dziś dzień do Turków i do muzułmanów. Co zrobili z Grecji? Na początku XIX wieku wicehrabia René de Chateaubriand dał opis podróży z Paryża do Jerozolimy. I on podróżował przez te kraje, które były kiedyś kolebką cywilizacji europejskiej, przez Grecję. Jaki obraz Grecji jest u Chateaubrianda? No fatalny, tragiczny. Ruiny, 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 bieda, nędza, a nad tym wszystkim Turek z szablą. Palestyna. Ha, gdzie ta ziemia mlekiem i miodem płynąca? Nie ma. Ruiny. Turcy obłożyli tę ziemię takim wysokim podatkiem, że się nic nie opłaciło. Nic się nie opłaciło. Podatek od drzew figowych i oliwkowych był wyższy niż dochód ze sprzedaży owoców, więc ludzie z korzeniami drzewa wyrywali, żeby podatków nie płacić, i ziemia się obracała w pustynię. Mówi się, co niektórzy politycznie poprawni mówią, och, ile to islam dla Europy zrobił. Nic nie zrobił. Wszystko, co islam przyniósł do Europy, to zabrał komuś. Niczego nie wymyślił od siebie. Różne wynalazki techniczne od Chińczyków wziął. Kiedy podbijał w VII-VIII wieku terytoria chrześcijańskie, polecam na YouTubie poszukać sobie nazwisko Bill Warner. Kapitalne jego wykłady o islamie. 1400 lat nieustającej inwazji. 1400 lat nieustającej inwazji. I oni mieli prykaz taki, dany im przez ich wodzów, że jeżeli zajmują jakąś miejscowość, ja mówię o VII-VIII wieku, potem to już naprawdę dziwne rzeczy się działy. Mieli przykazane nie tykać uczonych, oszczędzać uczonych, nie wolno im zabijać uczonych, nie wolno im niszczyć, palić bibliotek. I dzięki temu przejmowali i uczonych ludzi, i biblioteki. Później, na przykład w Hiszpanii, służący im Żydzi przekładali te starożytne pisma z języka greckiego na arabski, a potem znowu przekładali to na łacinę, ale już z arabskiego. I dzięki temu świat chrześcijański dostał w XII wieku pisma Arystotelesa. Część tam wcześniej już miał, ale malutką część. I mówi, że to dzięki Arabom mamy pisma Arystotelesa. No, pośrednio tak, no ale co? Pośrednio. Dlatego, że oni ocalili te pisma, ale co? No, zajmując chrześcijańskie kraje. Przecież cały basen Morza Śródziemnego to był chrześcijański kiedyś. Przecież to były patriarchaty, Jerozolima, Antiochia w Syrii. To był jeden z najstarszych ośrodków chrześcijaństwa. Właśnie. Efes, Antiochia, Aleksandria. Przecież to były chrześcijańskie miasta. A teraz mówimy, że to są kraje arabskie. Jak oni tam się dostali? Wyszli z piasków, z pustyń arabskich i podbili całe wybrzeże Morza Śródziemnego, aż doszli do Ceuty. To była tak ostatnia bizantyjska forteca naprzeciw dzisiejszego Gibraltaru.
I tam przekupili miejscowego komendanta skrzynką złota i obietnicą zostania komendantem. On im wydał fortece, wydał im statki i oni się przeprawili wtedy na drugi brzeg i podbili Hiszpanię. Ogniem i mieczem. A tutaj ktoś będzie chrzanił nam, że to jest religia pokoju. Tylko na każdą wyprawę wojenną dostawali zielony sztandar proroka, religijny sztandar. I co? I w imieniu czego? Znaleźli się pod Wiedniem w 1683 roku. No tak oni tak pokojowo, tak? Kamienie z Podolski, gdzie biedny Wołodyjowski zginął, też pokojowo oblegali, ostrzeliwali, tak? Wszystko pokojowo. Dobra. Mamy rok 1385. Mamy już Unię Polsko-Litewską. Sama Polska, Królestwo Polskie idzie takim skosem mniej więcej do tego czasu, takim skosem idzie w kierunku Łódzka, ale do Łódzka nie dochodzi. Obejmuje Lwów i wychodzi gdzieś tak sto kilkadziesiąt, no, około 200 km za Lwów, zatrzymuje się w Trębowie. Ostatni zamek Królestwa Polskiego, Trębowla. Kazimierz Wielki wchodzi w połowie wieku XIV na Ruś. Po śmierci swojego krewniaka, który był synem księcia mazowieckiego, Trojdena. I on, jako Jerzy II, panuje na Rusi. Umiera bezpodobnie, prawdopodobnie przez bojarów otruty. I wtedy zapisuje swoje ziemię Kazimierzowi Wielkiemu. W tamtych czasach kraj był własnością panującego. On mógł go sprzedać, przepić, w karty przegrać. Pies z kulawą nogą, nie miał prawa go pytać, dlaczego to zrobił. To było jego. Kogo się miał pytać? Chłopa pańszczyźnianego? Na Boga. Nie te czasy. Dysmokracji jeszcze wtedy nie było. Ja to tak nazywam. Ta D. Wykropkowana kracja, jak to Korwin nazywa, ja nazywam dysmokracją. To jest dysmokracja. I mamy tutaj, proszę Państwa, mniej więcej gdzieś tutaj jest Trębowla. Mniej więcej jest Trębowla. I tu był koniec Królestwa Polskiego, które szło mniej więcej takim tutaj pasem, takim skosem, tu gdzieś tak wyglądało Królestwo Polskie. I kiedy ono zjednoczyło się z Wielkim Księstwem Litewskim, to Wielkie Księstwo Litewskie było większe. Było większe, bo ono tutaj tak jeszcze tak sięgało, tu gdzieś nawet. Tylko ono się kurczyło coraz bardziej, ono się coraz bardziej kurczyło. I to książęta litewscy właśnie wyrzucili Tatarów z tych ziem ruskich. Wyzwolili te ziemie ruskie spod jarzma tatarskiego. Czyli Wołyń, Podole, Ukrainę, tu mamy Ukrainę, prawda? Zaraz pokażę inną mapę, bardzo ciekawa. W każdym razie, kiedy Kazimierz Wielki wchodził na Ruś, to zaprzysięgał wszędzie, i we Lwowie, i w innych miejscach, zaprzysięgał przywileje, dotychczasowe przywileje, które miasta miały od książąt ruskich, nietykalność religii przede wszystkim. To było bardzo ważne, czynnik religijny był nieprawdopodobnie istotny w tamtych czasach. Ludzie się zabijali, prawda? Oto ludzie oddawali życie za religię, nie to co dzisiaj. Muzułmanie, i to tu Janusz Korwin-Mikke ma rację, można się z nim w wielu rzeczach nie zgadzać, ale w tym na pewno się zgodzimy, że chrześcijaństwo w Europie, że tak się brzydko wyrażę, leży i kwiczy. Muzułmanie są zdeterminowani, oni swoją religię szanują, nie pozwolą swojej religii ubliżać. Widzieliśmy Charlie Hebdo, prawda, w Paryżu, co się działo. Nie pozwolą, a chrześcijanie są letni. Chrześcijanie są letni. Lata temu w Londynie, w metrze w Londynie były plakaty wielkie reklamujące płytę zespołu Aerosmith, Get the Grip. I tam była na okładce krowa, na okładce tej płyty, i miała tutaj, prawda, na tym wymieniu miała taki komputerowo naniesiony logo Aerosmith i miała wpięty kolczyk. Dwa dni plakaty z metra znikły. Dlaczego? Bo społeczność hinduistyczna zaprotestowała, że to jest obraza ich uczuć religijnych. I zdjęto. Katolicy przez kilkadziesiąt lat protestowali i protestują po dziś dzień i ich nikt nie wysłuchał, a na każdej stacji metra można było kupić t-shirta, tylko się twarze papieży kolejnych zmieniały. Papież z takim petem i z taką miną i podpis The Pope Smokes Dope. Papież pali trawę. Katolicy protestowali, że to obraża ich uczucia religijne, a Anglicy mówili, to jest wolna ekspresja artystyczna.
Bo co? Bo katolicy nie pójdą z koktajlami Mołotowa, nie będą sklepów podpalali samochodów, a Hindusi w razie czego pójdą, czy muzułmanie. I to jest ta różnica. Bo oni poważnie traktują swoją religię. Bo oni poważnie traktują swoją religię. I Kazimierz Wielki zaprzysiągł nietykalność religii prawosławnej, bo to były tereny prawosławne. Nietykalność monastyrów, nietykalność cerkwi, wolność dla religii greckiej, tak to wtedy nazywano, wolność dla religii greckiej. Oraz język. Księgi grodzkie w miastach miały być prowadzone w języku ruskim. Pieczęcie ruskie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było przestrzegane przez setki lat, aż do Zygmunta III Wazy, który zaczął wszystko odmieniać. Podeptał wszystkie przywileje, podeptał wszystkie dotychczasowe przysięgi. Zaprowadza Unię Brzeską, która miała rzekomo, prawda, pojednać katolicy z prawosławiem, a wprowadziła nieprawdopodobną nienawiść. Nienawiść, tak. Co się działo na Rusi, ja znam dokumenty. Aż do roku 1768 słano do Warszawy skargi, że jakiś gdzieś tam miejscowy ksiądz dobrał sobie dragonów i zabrali jakiemuś klasztorowi prawosławnemu ziemię. Gdzieś tam jakąś batiuszkę wyrzucili, zabrali cerkiew i oddali unitom albo rzymskim katolikom. W 1623 roku w Czernichowie zajęto XI-wieczny sobór i oddano dominikanom. I od razu nienawiść do Lachów i do łacinników. Od razu nienawiść. A nie można było swojego wybudować. Więc miało tam miejsce bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, ale mówię, od czasów Zygmunta III. Do czasów Zygmunta III jest pokój, nie ma żadnych powstań kozackich, nie ma. Nie ma. Nie ma. Mało tego. W połowie wieku XVI, no troszeczkę wcześniej, bo w 1548 to numer, Zygmunt Stary zleca niejakiemu Ostafiemu Daszkiewiczowi zorganizowanie pułku kozackiego do obrony granic przed Tatarami. Bo Tatarzy napadają, jak tylko trawka się zazieleni na Ukrainie, na Podolu, czambuły tatarskie w te kraje wpadają. A ziemia? 2 metry czarnoziemiu wokół winnicy na przykład. I powstaje takie powiedzenie, że na Rusi, jeżeli kto w 5 lat życia nie straci, to wielkim panem zostaje. Dlaczego po dziś dzień na niektórych obszarach Ukrainy Polaków Mazurami nazywają? Ano właśnie dlatego, że po kolejnym napadzie tatarskim nie ma wsi. Jest cała ziemia, po przejściu Tatarów zostaje goła ziemia, wsie spalone, ludność albo wyrżnięta, albo uprowadzona w jasyr. I co robi właściciel? Ściąga osadników. Skąd? Z przeludnionego Mazowsza, gdzie są piaski. Tam bida. Siedzi szlachcic na jakiejś wiosce, na piaskach, 10 dzieci, zęby w ścianę. Co robi? Pakuje wieś, pakuje swoich chłopów pańszczyźnianych i na Ruś. I tam szybciutko się bogaci. Szybciutko. O ile, jak powiedziałem, nie straci życia, bo 4 wielkimi szlakami Tatarzy wpadają w Rzeczpospolitą. Orest Maciuk, już nieżyjący historyk ukraiński, napisał kapitalną książkę Zamki i fortece Ukrainy Zachodniej. Ja namawiałem swego czasu wydawcę, żeby to przetłumaczono na polski. Przetłumaczono. Jest po polsku już ta książka. Znakomita książka, jedna z nielicznych książek, które polecam, wydawanych na Ukrainie na ten temat, dlatego że człowiek uczciwie pisał, kto wybudował dane miasto, dany zamek, podpadają nazwiska i tak dalej. No bo w innych źródłach to trudno się dopatrzyć właściwie, no to tak. W każdym razie on napisał tak, że każda miejscowość na Rusi, która nie posiadała murów obronnych, przynajmniej raz na 20 lat była równana ziemi. Takie miasteczko Złoczów, ze Lwowa, jak się jedzie w kierunku Tarnopola, 65 km od Lwowa w kierunku Tarnopola, ono leży na tylu warstwach osadniczych, że Troja się chowa. Tyle razy było palone przez Tatarów. I dopiero w 30 latach XVII wieku tam postawiono potężny zamek murowany, potem rozbudowany jeszcze przez Sobieskiego. A do tamtego momentu cały czas co wielki napad tatarski, to miasto szło z dymem. Tak samo z Borów. I na tym szlaku mniej więcej właśnie w pierwszej połowie XVI wieku, po wielkich najazdach tatarskich z końca XV wieku, jeszcze z początku XVI, magnaci zaczynają budować
murowane zamki, które już mogą oprzeć się Tatarom. I wtedy powstają takie miasta, jak właśnie Złoczów, to są lata 20. XVI wieku, Zborów i Tarnopol. I Tarnopol, hetman Jan Tarnowski zakłada miasto Tarnopol, buduje zamek w Tarnopolu. No, herb jest taki, jak przywiezie do Tarnowa. A jakbyśmy się dzisiaj spytali, skąd się wzięła nazwa Tarnopol, to powiedzą, o, Tarnopiół, czyli kolec cierniowy, bo tam krzewy cierniowe rosły. Nie od nazwiska Tarnowski, tak. Nie, Tarnopiół. Proszę Państwa, i powstaje cały ciąg zamków na naturalnej przeszkodzie. Rzeka Zbrucz. Rzeka Zbrucz, która była przed wojną, przed II wojną światową, rzeką graniczną. Była rzeką graniczną. I jest to rzeczka w sumie dość płytka, dość wąska. Natomiast ma miejscami bardzo wysokie brzegi skaliste. I Zbrucz, proszę Państwa, płynie sobie gdzieś tutaj tak, tutaj płynie sobie Zbrucz. Tutaj sobie płynie Zbrucz. I tutaj zamki budowano bardzo ciekawą metodą, a no taką, żeby człowiek rano, kiedy wcześniej rano, jak słoneczko wzejdzie, jeżeli wyjdzie z jednego zamku, to żeby przed zmierzchem doszedł do drugiego zamku. Mniej więcej co 50 km był warowny zamek. I mamy na przykład tutaj potężną twierdzę w Kamieńcu Podolskim, a tutaj mamy skalę, zamek w skalę nad Zbruczem, 47 km. Potem mamy od skały gdzieś około 50 km do Trębowi. Potem 40 km do zamek w Tarnopolu. Od zamku w Tarnopolu no to już niedaleko, 20 kilka kilometrów do Zbaraża, tutaj mniej więcej Zbaraż jest, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc powstaje cały ciąg zamków zabezpieczający przejście granicy na Zbruczu. A tutaj na górnym Zbruczu Satanów na Podolu, potężna forteta zbudowana przez Sieniawskich. Też przez Sieniawskich zbudowana 100 km od Kamieńca, potężna twierdza Międzybórz. Tutaj mamy 100 km od Kamieńca na wschód Bar. Mniej więcej tutaj. Potem mamy tu Bracław. Cały ciąg zamków. Ponad 6 tysięcy budowli obronnych w tym regionie się znajdowało. Ponad 6 tysięcy budowli obronnych. Z czego pozostało około 2 tysięcy w stanie ruiny albo półruiny. Częściowo wykończyli to Sowieci. Na przykład w Żwańcu, to jest tu od Kamieńca 18 km nad samym Dniestrem, zamek w Żwańcu jeszcze do połowy lat 60. No całkiem się nieźle prezentował, jak widziałem na zdjęciach. Dyrektor miejscowego kołchozu ponoć rozebrał resztki, żeby tam jakieś chlewnie, obory pobudować i tak dalej. Z cmentarza miejscowego w Żwańcu katolickiego i ormiańskiego, z płyt cmentarza budowano ogrodzenia kołchozowe i tak dalej, i tak dalej. Kościół w Żwańcu rozwalony, ponieważ no, ciosowy portal, nie można było tego poszerzyć, to wybito dziurę w nawie bocznej. Przez główną nawę leciał taki tunel, taki kanał do remontu traktorów. Tam traktor stawał nad tym i tam. I to był warsztat remontowy dla traktorów, kościół w Żwańcu. No już tam ojcowie z Kamieńca Podolskiego wyremontowali, już dawno kościół funkcjonuje. Ale tutaj mamy znowu 23 km od Kamieńca, nad Zbruczem, okopy Świętej Trójcy uwiecznione przez Zygmunta Krasińskiego w Niebowskiej Komedii. No, tu mamy, proszę Państwa, terytoria opanowane przez Tatarów krymskich. Bardzo ciekawa historia. Krym, tam były kolonie kiedyś greckie, potem genueńskie, tam byli Ormianie. W momencie, kiedy tam pojawili się muzułmanie, zaczynają wyrzynać Ormian, zaczynają wyrzynać chrześcijan. Ormianie uciekają gdzie? Do Kamieńca. I w Kamieńcu powstaje największa gmina ormiańska w Rzeczypospolitej. Największa gmina ormiańska. Ormianie byli we Lwowie. Duże grupy były we Lwowie. Ormianie byli w Jazłowcu, mniej więcej gdzieś tutaj. Było bardzo dużo Ormian w Zamościu,
Ale jak coś ważnego było do rozstrzygnięcia, sprawa natury prawnej albo religijnej, wysłali gońców do Kamieńca, bo tam starszyzna mieszkała. Tatarzy, znaczy, przepraszam, Ormianie kamienieccy nie mówili po ormiańsku. Ormiański język, ten starożytny ormiański język był językiem najwyższych warstw społecznych. To był język świętych ksiąg, to był język liturgii. Ormianie pisali alfabetem ormiańskim, ale w języku Tatarów kipczackich. Dialektem kipczackim się posługiwali. I tutaj mamy Tatary, a tutaj, z tej strony Dniestru, mamy Imperium Osmańskie. Mamy Turków. W 1526 roku Jagiellończyk, dwudziestokilkuletni król Ludwik, zginął w bitwie pod Mohaczem z Turkami. Turcy ponad 150 lat okupują Węgry. Po zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem, potem następna bitwa pod Parkanami i tak dalej, Austriacy zaczynają odbijać tą część Europy i wyzwalają Węgry spod okupacji. A Rosjanie dopiero w XIX wieku Bułgarię wyzwalają tak naprawdę. Ludzie, profesor Jerzy Robert Nowak mówił nie tak dawno, że prawie połowę ludności Turcy z Węgier wywieźli i sprzedali na rynkach niewolników jak bydło. Z Podola, z Ukrainy, z Podola, co najmniej 1,5 miliona ludzi wywieźli i sprzedali na rynkach jak bydło. Tutaj ludzie, którzy mieszkali tutaj na tym pograniczu, oni nie znali dnia ani godziny. W każdej chwili mógł jakiś czabuł tatarski wyskoczyć nie wiadomo skąd, wieś spalona. Ludzie, którzy mieli siłę, prawda, albo wartość handlową reprezentowali jakoś, porwani, wywiezieni, reszta zarżnięta. Jakie to były liczby? Podczas jednej z wypraw na Czambuły tatarskie Sobieskiemu udało się rozbić kosz tak zwany. Bo Tatarzy, jak to mówili, zapadali koszem, czyli robili jakiś wielki obóz i z tego obozu Czambuły się wyprawiały na łupieszcze wyprawy, tak w okolice 20-30 km i z łupami wracały do kosza. Zostawiały łupy, zostawiali jeńców i dalej, prawda? I Sobieskiemu udało się rozbić taki kosz i wyzwolił 40 tysięcy jasyrów, czy 44 tysiące. Jakie to były liczby tych ludzi, których już spętanych pędzono na sprzedaż, jak bydło. Polacy się dzisiaj zachwycają serialem Wspaniałe stulecie. A kim była ta Hürrem Sultan? Rusinka spod Rohatyna, córka Batiuszki, prawosławnego duchownego, porwana pod Rohatynem, 70 km na południe od Lwowa. Prawda? Rohatyn mniej więcej tutaj. Porwana, sprzedana i w końcu trafia do haremu sułtana Sulejmana Wspaniałego. A rzeczywiście ona miała, głowę to ona miała. Korespondowała z Zygmuntem Starym, z Zygmuntem Augustem, jak jeszcze był królewiczem. Prawda, korespondowała. Polskie delegacje, jak przyjeżdżały do Konstantynopola, to się z nią kontaktowały, bo ona Polakom powiedziała, nie chodźcie tam załatwiać interesów do tych paszów, bo to są złodzieje. Im trzeba łapówki dawać. Przychodźcie od razu do mnie, wszystko załatwię. I załatwiała. I za jej życia między Polską a Turcją był pokój cały czas. Tak, taka jest prawda. Więc, no, ale co? Polacy, Polki zwłaszcza, oglądają, jak w jakich to luksusach. A co to był harem? Co to był harem? A to był taki luksusowy burdel, za przeproszeniem. Prawda? Tak. No i Polki tak, jak to... No może niektóre by chciały żyć tak. Tak. Bo klejnoty, bo to, bo tamto. Tak. Być może się to niektórym podoba. W każdym razie... Jest taka pieśń Kochanowskiego o spustoszeniu Podola przez Tatarów. Tak? Jak to te córy, prawda, szlacheckie, prawda? Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże, pisał. Psom bisurmańskim. Nie żadnym braciom. Psom bisurmańskim. Tak. Nie ma porównania między chrześcijaństwem a islamem. Nie ma. Nie ma, proszę Państwa, nie ma. Dlaczego? Nie ma czegoś takiego pojęcia w islamie jak dziecko Boże.
Człowiek w islamie nie jest dzieckiem Bożym. On jest niewolnikiem Allaha. Jest niewolnikiem Allaha. Między Bogiem, między Allahem a człowiekiem jest taka różnica, taka przepaść, że człowiek nigdy, ale to przenigdy nie będzie w jakiejkolwiek społeczności bliższej z Allahem. To jest tak jak u Kalwina mniej więcej. Jest przepaść. On też na przepaść jest. A drugi list świętego Piotra co mówi? Że jak jest przeznaczenie chrześcijan? No jakie? Wiecie Państwo jakie? Ano stać się jednej natury z Bogiem. Ale nie teraz, kiedyś tam. Stać się jednej natury. Jeden z psalmów mówi co? Stworzyłeś go niewiele mniejszym od istot niebiańskich. A tam jest słowo Elohim użyte, które ma wiele znaczeń. Może oznaczać też Boga nawet. Więc człowiek w chrześcijaństwie jest stworzony na obraz podobieństwo Boże, jest bardzo blisko Boga, w islamie jest gdzieś na antypodach. On może być tylko niewolnikiem, on może tylko głową bić przed Allahem, prawda, w podłogę. On nie będzie nigdy dzieckiem Bożym. Muzułmanie mówią, Jezus nie może być Synem Bożym, bo przecież Bóg nie ma dzieci. Tak. Tylko dlaczego w oficjalnej tytulaturze chanów krymskich czy sułtanów tureckich było wnuk prawdziwego Boga? No to dzieci mieć nie może, ale wnuki tak, prawda? No, w XVIII wieku zaporoscy kozacy sobie tak zażartowali sułtana, napisali taki długi list, który jest wielokrotnie cytowany, gdzieś tam się znajduje nawet w internecie. Ty, sułtane, czorki w synu samowa hospyda wnuku i tak dalej, i tak dalej. I ty, sułtanie, synu czarta, wnuku samego Lucyfera. No i ty sułtan potem, no szału dostał. No bo tam było też tam Kacie, Serbów i Podola, ty papugo krymska, ty egipski świniopasie, Sowo Jerozolimska, tak tam naobliżali temu sułtanowi. Jest taki słynny obraz Rypina, zaporowcy piszą list do sułtana. Więc warto sobie to zobaczyć. W każdym razie ludzie żyjący tutaj na tym pograniczu, oni naprawdę nie znali dnia ani godziny. Tatarzy zapędzali się, proszę Państwa, tutaj. Tu się zapędzali, tu. Tu się zapędzali. Pod Przemyśl, pod Przewóz, pod Jarosław. Tam jeszcze czambuły tatarskie. Jeszcze w XVIII wieku się pokazywało. To nie jest abstrakcja. Dla nas, no jak czytamy sobie pana Wołodyjowskiego, jak czytamy sobie jakieś inne rzeczy, to sobie myślimy, że no to taka trochę abstrakcja, tatarzyn jakiś, gdzie tam, coś takie. I to wcale nie było takie romantyczne. O, to jest bardzo ciekawa mapa. Ciekawa mapa. Pochodzi ona z atlasu historycznego wydanego w Wiedniu w 1898 roku. I proszę Państwa, tu jest taki napis po niemiecku, Klein Polen, co znaczy Małopolska. I ten napis, proszę Państwa, zaczyna się pod Krakowem, a kończy się pod Berdyczowem. Pod Berdyczowem, tak. A Berdyczów to jest od obecnej granicy no, jakieś 360 km. Tu jest właśnie Klein Polen. Tu mamy Berdyczów, tutaj. Tu jest Klein Polen, patrzcie jakie duże litery, Klein Polen. I to kto pisze? No, Austriak, czyli jeden z tych zaborców, prawda? A tutaj takimi małymi literkami Ukraina, tutaj, prawda? Bo historyczna Ukraina dopiero zaczynała się za rzeką Boch. Tu jest rzeka Boch, czyli Bóg Południowy. Tu jest granica między Podolem a Ukrainą. Tu dopiero za Bochem była historyczna Ukraina. I nawet Chmielnicki używał takich pojęć geograficznych, posługiwał się takimi pojęciami. Ukraina, Podole, Wołyń i tak dalej, i tak dalej. Nawet Chmielnicki się posługiwał taką nomenklaturą. I teraz widzimy, tu są terytoria albo no to nominalnie oczywiście lud prosty lud gdzieś tam tutaj jest prawosławny, natomiast są to kraje pod okupacją turecką. To są kraje pod okupacją turecką, granica pod Kamieńcem Podolskim. 18 km od Kamieńca było zaledwie do granicy z Turcją. I wiemy, że gdybyśmy po prostu sobie pojechali tam na Kresy, to
byśmy musieli długo pytać ludzi. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, gdzie mieszkają. Zaraz powiem. O, tu mniej więcej tak wyglądało Wielkie Księstwo Litewskie kiedyś. I tu odpadały te ziemie odpadały po kolei. To już są granice sprzed pierwszego rozbioru. A tu mamy słynne dzikie pola, prawda? Jak to było, Wioski chadzał na dzikie pola. No kiedyś to nominalnie nie było niby Rzeczypospolitej, ale tu wchodził każdy, kto chciał. Proszę Państwa, te ogromne terytoria, olbrzymie terytoria, zgadnijcie do osłony tych granic, ile było wojska, na ile Sejm pieniądze dawał. Na ile? No zgadnijcie Państwo. Kto zgadnie? Ile tam było wojska zawodowego? 4000. Na całą tą granicę. 4000 wojska. A co było, jak wpadał 15-tysięczny czambuł? Co Polacy mogli zrobić? Ile w czasie pokoju żołnierzy liczył garnizon Kamieńca Podolskiego, największej twierdzy na Podolu? 200 ludzi. Na więcej Sejm nie chciał dać pieniędzy. W ostatniej chwili, na miesiąc przed inwazją, 200 ludzi siedzi w Kamieńcu. Co tu robić? Landskorońscy przysyłają 300 ludzi. Biskup krakowski za własne pieniądze w Niemczech wynajmuje 500 piechoty. Jeszcze 20 tysięcy na żywność daje, bo nie chcą tych żołnierzy do twierdzy wpuścić bez żywności. Jeszcze inni magnaci przyprowadzają ludzi i się wszystkiego zbiera 2000 żołnierzy, a Turcy idą marnią 120 tysięcy. W Kamieńcu jest 40 dział, a Turcy mają 130. Najcięższym działem w Kamieńcu jest 12-funtówka, czyli kula 12 funtów taka, mniej więcej, taką kulą strzela dział. A Turcy mają 45-funtowe kolubryny, 26 ciężkich dział. Ta kolubryna spod Częstochowy to jest 28-funtówka, a Turcy mają 45 funtów kolubryny. Największe działa w ówczesnej Europie. Nie mamy żadnych szans. W każdym razie granica jest prawie bezbronna. Granica jest prawie bezbronna. W 1648 roku wybucha powstanie Chmielnickie. Tak, wybucha powstanie Chmielnickie. O, mamy tutaj, proszę Państwa, największą twierdzę na pograniczu, Kamieniec Podolski, widzianą z góry, z balonu. To jest stary zamek, tu jest nowy zamek, te potężne wały ziemne, 17 metrów wysokie wały, obmurowane kamieniami, a tutaj kaniony po kilkadziesiąt metrów głębokie, skały tu wszędzie, te wszystkie ścieżki, tutaj ścieżka wiedzie w tym kanionie, tutaj do bramy, wszystkie ścieżki znajdują się pod obstrzałem, a tu jest katedra, 27 lat Turcy katedrę używali jako meczet i tutaj minaret, i tu jest minaret przybudowany, na pamiątkę został i na tym minarecie Polacy po odzyskaniu Kamieńca ustawili na półksiężycu figurę Matki Boskiej, która depcze półksiężyc. I bardzo ciekawa historia, Kamieniec zawsze był miastem wielu kultur, były trzy dzielnice, polska, ruska i ormiańska, trzy rynki, trzy magistraty i zgoda. Żydów nie było, Żydom nie wolno było w Kamieńcu mieszkać. Zaraz ktoś mnie tutaj przeatakuje, to antysemityzmie, to prawda. Żydom nie wolno było w Kamieńcu mieszkać, a ten, kto by przenocował Żyda, konfiskata majątku mu groziła. Przed zmrokiem musieli z miasta wychodzić za mury. Dlaczego? Polecam. Dzieje wypraw krzyżowych Steven Runciman, tom pierwszy. W roku 614 Jerozolima, która była własnością Bizancjum, została oblężona przez wojska Persów. Żydzi w nocy otworzyli bramy, puścili Persów i wykupili od nich chrześcijańskich jeńców, żeby ich wyrżnąć. W taki sam sposób, kiedy Arabowie atakowali ziemie chrześcijańskie, Żydzi otwierali w nocy bramy Antiochii, Aleksandrii i tak dalej. I chrześcijanie mieli się na baczności. Nie wolno było zostawić ich na noc w mieście. Monopol na handel w Kamieńcu mieli Ormianie. Żydom nie wolno było nawet handlować w promieniu 20 km od miasta. Taka jest prawda. Synagoga, która w tej chwili jest w Kamieńcu, tam jest dyskoteka w tej chwili, knajpa w tej dawnej synagodze, została zbudowana w XIX wieku. A przewodnicy wciskają kit, że ona tam zawsze była. To jest nieprawda oczywiście. Mamy tutaj, to są zdjęcia z balonu, proszę bardzo.
To jest topografia kamienica. Skalna wyspa, litera grecka, litera omega. To jest ta wąska szyjka. Ta wąska szyjka, proszę Państwa, to jest 8,5 metra. Grzęda skalna, tutaj zbudowano most. 8,5 metra. Dookoła kanion głębokości 40 metrów, skały pionowe jak noże uciął i tylko ta wąska droga prowadzi na tą skalną wyspę. Widzicie? Pełna pętla dookoła, a w dole płynie rzeka jeszcze. Były dwie bramy. Dwie bramy były. Lacka brama była tam, ruska brama tu. W bramach były tamy, w razie czego zakładano tamy, woda się kilka metrów podnosiła. Twierdza była nie do zdobycia, dopóki nie było dalekonośnej artylerii. Bo te wzgórza, które tutaj Państwo widzicie, są wyższe od miasta. I tu są takie tarasy, tu nawet na tych wzgórzach widać takie tarasy. To są ślady po dawnych okopach tureckich, z których ostrzeliwali Turcy miasto i zamki. Tak zaciągnęli dalekonośne działa na te wzgórza i tłukli jak do kaczek. I to, że twierdza przy takiej dysproporcji sił utrzymała się 2 tygodnie, to jest cud. To jest cud. Przypominam. 1 do 85 przewaga, prawda, w ludziach. U Turków. Na korzyść Turków. 1 do 40 przewaga w artylerii. Jeden do sześciu przewaga w artylerii. I poza tym kaliber. To, że oni wytrzymali 2 tygodnie, to jest absolutny cud. Przy okazji, pan Henryk Sienkiewicz nigdy w życiu nie był w Kamieńcu, dlatego sporo głupot pisał. On pisał pięknie, ale głupoty pisał. Wołodyjowski się nie wysadził w powietrze. Po pierwsze, ja już powiedziałem, w tamtym czasie religia odgrywała rolę nieprawdopodobną. Nie to, co dzisiaj. Było to nie do pomyślenia. Jak to katolik, prawda, samobójstwo popełnia? A przecież, kiedy zginął, został pochowany tymczasowo w podziemiach kościoła franciszkanów, gdzie jego stryj był gwardianem, ojciec Szymon. A po odzyskaniu Kamieńca przez Polaków został przeniesiony do podziemi, do katedry. On się nie wysadził w powietrze. Poza tym, podczas tego gigantycznego wybuchu zginęło 700 ludzi. Hetman Sobieski miał wszystkiego 3000 ludzi, więc dla niego każdy żołnierz był na wagę złota. Wołodyjowski przejechał z miasta przez most do twierdzy, żeby wyprowadzić piechotę do hetmana. I w tym momencie, kiedy wjeżdżał na zamek, nastąpił wybuch, zginął oni 700 ludzi. Turcy chcieli wszystkich wyrżnąć, bo akurat wezyr jechał, żeby zwiedzić twierdzę, dotąd nie zdobyto. I mówi, Polacy na niego zamach przygotowali. I on, historyczne postaci u Sienkiewicza w powieści, Motowidło, Myśliszewski, tak, to są historyczne nazwiska szlachty podolskiej. Oni znali język turecki, ubłagali wezyra, żeby przysłał komisję. Wezyr przysłał komisję, komisja zbadała, potwierdziła, tak, to był wypadek. Bo inaczej Turcy by wszystkich wyrżnęli, nie byłoby gadania, prawda? Ale Polacy, patrzcie, jak się Polacy dali nabrać, no to były nerwy niesamowite. Były niesamowite nerwy. Polacy podpisali traktat kapitulacyjny, że mają prawo wyjść z dobytkiem, prawda, ze swoimi żonami, z synami i tak dalej. O córkach zapomnieli. I w bramach stali Turcy i wyłapywali co ładniejsze córki do haremu. I Polacy niestety nie mieli nic do gadania. Twierdza była poddana. Ale Polacy też ich zrobili w konia. Turcy zażądali wydania wszystkich kosztowności. A Polacy w jednej kamienicy na rynku wbili w strop, taka sklepiona brama, wbili hak, powiesili wielkiego wieprza i go patroszyli. Żaden Turek tam nie wszedł jako muzułmanin. A oni na podwórku zgromadzili wszystkie skarby. I potem w te wypatroszone wieprze, prawda, zaszywali skarby, ładowali te wieprze na wozy, że to są zapasy żywności i do Stanisławowa wywieźli. Żaden Turek tego nie tknął. Także można pewne rzeczy robić. Ale radzę, proszę Państwa, później po spotkaniu. Ja mam ze sobą moją książkę, napisałem 2 książki o Kamieńcu Podolskim. Jedną z tych książek mam parę egzemplarzy, ale w razie czego to się dośle, jakby było trzeba. To były pierwsze książki o Kamieńcu napisane po I wojnie światowej, tak naprawdę. Było ciekawiej. Ukraińcy przez kilka lat ładnego prowadzali przewodnicy miejscowi według moich książek, bo swoich materiałów nie mieli. Teraz już mają pan Oleg Raszczupkin, taki no, spolonizowany Rosjanin. Wydał kilka rzeczy, no, z których 85% tekstu to zeszło z moich książek, ale opatrzył bardzo ładną szatą graficzną, no bo na Ukrainie znacznie taniej to wszystko wypadło niż w Polsce, jeżeli chodzi o dług. Tutaj, proszę Państwa, coś niesamowitego mamy, dlatego że cała ta skarpa należała do kościoła za czasów Wołodyjowskiego. Cała ta skarpa.
Tutaj mieliśmy po kolei, bo tu był klasztor karmelitów bosych, tu były siostry franciszkanki, franciszkanie, katedra, tu było kolegium jezuitów, budynek, cała ta skarpa należała do kościoła. Na tym terenie 120 hektarów było za czasów Włodzimierskiego 27 kościołów i cerkwi. Na takim terytorium. To były malutkie obiekty oczywiście. Ocalały nieliczne obiekty, dlatego że Sowieci wydali uchwałę jakąś tam, że na którąś rocznicę rewolucji ma nie być w kamienicy ani jednego obiektu sakralnego. I zaczęło się niszczenie. Najpierw zniszczono XIX-wieczną cerkiew Aleksandra Newskiego, ale po tamtej stronie, tutaj mniej więcej, już jest odbudowana. Tu widzimy jeszcze drzewa, bo oni to fundamenty nawet wykopali, nawieźli ziemi park zasadzić, żeby śladu nie było nawet. I w 96 roku taki starszy facet do mnie podszedł na moście i pyta się, czy ja wiem, co tam było. A ja mówię, no nie mam pojęcia. Mówię, a tam była cerkiew Aleksandra Newskiego. Już jest odbudowana od kilku lat. Zburzyli 16-wieczną cerkiew Świętej Trójcy. Już jest odbudowana. Zburzyli 16-wieczną katedrę prawosławną, ruiny stoją, niestety. Zburzyli Sobór Matki Bożej Kazańskiej, przerobiony po powstaniu styczniowym z kościoła i klasztoru karmelitów bosych. Zniszczyli. Tam fundamenty teraz odkopano. Wysadzili w powietrze katedrę ormiańską, XVI wiek. Tyle naniszczyli. Opowiadał mi Stasiu Nagórniak, organista Katedry Kamienieckiej, że na polskich folwarkach, po tamtej stronie Zatku, widzicie taka cerkiew, zbudowana w 60-tych latach XIX wieku, to jest świętego Jerzego, że tam jest wymalowany, ja tam nigdy nie byłem, ale Stasiu opowiadał, że tam jest wymalowany farbą olejną sąd ostateczny i po prawicy Batiuszki Prawosławnego, znaczy po prawicy Chrystusa Batiuszka Prawosławny, który prowadzi owieczki do zbawienia, a po lewicy świętej pamięci biskup Jan Olszański prowadzi katolików do piekła. I to jest wymalowane farbą olejną ponoć właśnie. Takie ciekawostki. W każdym razie tutaj mamy tak, jest katedra, tu jest biskup pomocniczy kilku księży, jest klasztor sióstr Urszulanek tutaj. Tutaj mamy w tej chwili odbudowany klasztor dawny podominikański, gdzie przeorem jest ojciec Alojzy Kosobucki, tam jest hotel dla pielgrzymów, bardzo dobre warunki, super wręcz. No kościół cały czas on dochodów używa z prowadzenia tego hotelu na odbudowę kościoła, no bo kościół na razie mu się udało nawę główną odbudować. Kościół to był największy kościół w Kamieńcu, jest tam jeszcze ciężkie pieniądze będą pakowane. Dookoła polskie parafie są. 23 km od Kamieńca Maków polska parafia, tam Włodyjowski miał zamek kiedyś. Kołybali w chacie na Chodzimiedzie, 7 km za Kamieńcem, polska parafia. Orynin, polska parafia. Także tu w Kamieniec jest otoczony parafia. Tutaj słyszałem od pana, że w Smotryczu, prawda, też działalność jest prowadzona i tak dalej. Więc jest masa w tej chwili różnych ciekawych rzeczy się tam dzieje. Ja pamiętam w 96 roku, jak biskup Olszański prowadził na Piotra i Pawła procesję z katedry przez rynek, przez most do twierdzy i na wałach Nowego Zamku był ołtarz polowy, to Ukraińcy się wychodzili i się pytali, co to jest, w ogóle nie wiedzieli, nie mieli żadnego pojęcia, co to takiego jest, no bo miejscowy Batiuszka Prawosławny, jak było święto Podwyższenie Krzyża, to prowadził 100 starszych kobiet z chorągwiami, może ze dwóch facetów starszych, w młodzieży zero. A opowiadali mi tam nieprawdopodobne rzeczy w Kamieńcu, kaplica Najświętszego Sakramentu. Babcia taka przychodziła przez cały okres sowiecki, bo tam było Muzeum Ateizmu. Dzięki temu katedra ocalała, żeby było ciekawe. Taka babcia przychodziła i na progu w pierwszy piątek miesiąca kładła wianuszek polnych kwiatów. Bo nie oczywiście z wrzaskiem natychmiast ją wyrzucali, ale ona to robiła przez całe życie. Ludzie w niedzielę, mi to Stasiu Nagórniak opowiadał, on z baru pochodził w ogóle, ale mówi tak, że w Kamieńcu były wszystkie kościoły zamknięte. Kościół w Barze był otwarty, 100 km od Kamieńca. I mniej więcej następny kościół w drugą stronę w Borszczowie, 65 km. Tak było. A Sowieci na dni świąteczne wstrzymywali komunikację autobusową, żeby było zabawniej, żeby ludzie nie mogli dojeżdżać. No i Stasio opowiadał właśnie takie coś, że w niedzielę ludzie
Kamieńcu, jak nie było czynnego kościoła, wyciągali stare modlitewniki jakieś tam po babciach, po dziadkach, po prababkach i tak dalej i odwracali się twarzą do Polski, jak muzułmanie do Mekki. Twarzą do Polski się odwracali i mówią, o, w Polsce się zaczyna odprawiać i czytali z modlitewników teksty mszalne. Coś niesamowitego. I tam, jakby ktoś na Polskę coś powiedział nie tak, to by w mordę dostał. To jest taki patriotyzm. Proszę Państwa, my mamy 458 lat doświadczeń z islamem. W tym czasie miało miejsce co najmniej 167 wielkich najazdów tatarskich. Przynajmniej 167 wielkich. Dużo, dużo jeszcze mniejszych. Dwie wielkie wojny. 1621 rok, pierwsza wojna chocimska. O, tutaj widzimy bardzo stare zdjęcie właśnie z drugiego brzegu kanionu. Tutaj 40 metrów pionowe skały i tutaj ta wyspa, to jest słynna baszta Batorego, ta, o której jest napisane w panu Wołodyjowskim, że na baszcie Batorego i na bramach Białej Chorągwi i tak dalej. Więc na baszcie Batorego zachował się piękny napis. Zachował się piękny napis. 1500, a tam daleko widzimy fortecę. 1585 przez króla polskiego Stefana Batorego wybudowana, 1785 przez króla polskiego Stanisława Augusta podwyższona, bo jedno piętro dobudowano i odnowiono. A to jest nawa główna kościoła podominikańskiego. Tyle zostało, ołtarze zniszczone, wszystko zniszczone, ojciec Alojzy tyle odbudował. Tyle odbudował. To jest nawa główna. A nawy boczne zabudowane deskami, no bo tam się sypie wszystko jeszcze. Także tak to mniej więcej wygląda. Z boku stoi, o, tu jest właśnie ta tablica na baszcie Batorego. Z boku stoi tam w kościele podominikańskim kazalnica turecka i o, widzimy twierdzę sprzed katedry. Twierdza leży niżej od miasta, bo ona nie panowała nad miastem, tylko miała za zadanie bronić wejścia na most. Tutaj była jeszcze potężna brama, którą Rosjanie rozebrali w 70. latach XIX wieku. A tutaj właśnie to jest z ogródka katedralnego zrobione zdjęcie. Tu mamy kamienie z pełnej kasie. Tutaj już dachami przykryte dawne zabudowania klasztorów franciszkanów. Należą do cerkwi prawosławnej od XVIII wieku zresztą. A tutaj nowo wzniesiony budynek na miejscu oczywiście starego, zburzonego przez Sowietów. I tu jest klasztor sióstr urszulanych. A tu jest katedra właśnie z tym minaretem. Ja mówię, przy katolickiej katedrze na tureckim minarecie stoi Matka Boska odlewana w luterańskim wówczas Gdańsku. Taka ciekawostka a propos właśnie kamienicy. A to jest dzielnica zwana polskimi folwarkami. A tu dawne kolegium jezuitów. I to jest 18 km od granicy tureckiej. I ludzie doskonale wiedzieli, co to znaczy islam w tamtym czasie. Co znaczył islam? Śmierć, niewola, prawda, hańba. To był islam w tamtym czasie. I kościół, taki malutki kościółek trynitarzy, tutaj jest właśnie taki malutki kościółek trynitarzy. Trynitarze zajmowali się zbieraniem datków w całej Europie na wykup jeńców. Na wykup jeńców. Ale Turcy sobie bardzo cenili jeńców. Silny mężczyzna. Kosztował 800 zł. Straszne pieniądze jak na tamte czasy. No dla niejednego szlachcica to był roczny dochód ze wsi. Młoda, ładna kobieta, 1000 zł. Więc to były wielkie pieniądze. Kiedyś poszli gdzieś tam na Krym trynitarze i udało im się wykupić chyba 7 czy 8 osób tylko. Bo nie mieli pieniędzy. Ale trynitarzy muzułmanie nie ruszali, bardzo ich szanowali. Nawet Turcy im ochronę dawali z Janczarów, żeby ich zbóje nie ograbili. Turcy szanowali ich odwagę, że się odważali zapuszczać w muzułmańskie kraje gdzieś daleko. Tak wygląda współcześnie kamieniec, ta wieża wysoka, to jest wieża dawnego klasztoru dominikanów. Tak, tu jest ten kościół potrynitarski, a tu potężna wieża dawnego kościoła ormiańskiego zniszczonego przez Sowietów. A tu widzimy, jak to wygląda. To jest przebudowany oczywiście ten most jest. W fortyfikacji miasta Kamieńca zachowało się mniej więcej 15%, a to sobie proszę wyobrazić, jak to wyglądało kiedyś. Jeżeli 15% fortyfikacji się tylko zachowało. To było tak najeżone fortyfikacjami, że mała głowa.
Więc widzimy zmiany wszędzie olbrzymie. O, tutaj jest, tutaj mamy wały nowego zamku i widać, jest odwrotnie niż na filmie. Nowy zamek w rzeczywistości jest wyższy od starego zamku, no bo właśnie po to go zbudowano, żeby te wielkie wały ziemne zasłoniły przed ogniem artylerii średniowieczny zameczek, prawda? I tutaj wał nowego zamku, a stary zamek w dole, tutaj. Stary zamek w dole. Działa stałe tutaj właśnie na wałach nowego zamku. Na starym zamku armat nie można ustawić, bo to są średniowieczne mury. Tam można tylko ze strzelbą jakąś starą. Biedny Wołodyjowski, który był oficerem kawalerii, nie miał zielonego pojęcia o fortecach, więc po prostu kiedy przeniósł się na stary zamek, no to był koniec w ogóle oblężenia. Patrzcie, jakie tam są wysokości wszędzie, niesamowite. To jest widok z wałów nowego zamku. W dole widać baszty starego zamku, daleko miasto jeszcze. Niesamowicie, jak się stanie na górze, to wiatr taki hula, że no, trudno jest film kręcić po prostu, bo jest jeden wielki huk wiatru. Są wysokości nieprawdopodobne. Mury, o, widzimy, to jest pod ruską bramą. Pod ruską bramą na skałach stoi stary zamek. Się podchodzi pod ruską bramę. Z murów zamkowych w dół, jak się patrzy, no to tak, takie wysokości są wszędzie. O, i tu mamy właśnie burza nad kamienicą, burza, katedra, ten czerwony budynek to jest klasztor Szulanek. Tu są zabudowania kurii biskupiej. A tutaj dzwonnica w Zielonej Stolicy. Minaret z Matką Boską. Notabene jak remontowano figurę Matki Bożej, znaleziono kilka kilogramów kul karabinowych, bo sowieccy żołnierze sobie strzelali do tej figury. Tu mamy z murów starego zamku, prawda, widok na te kaniony dookoła. No, oczywiście tutaj kiedyś, do dawnych czasów, nie wolno było niczego budować, bo po prostu wszędzie rzeka płynęła. Wewnętrzne bramy różne. Wysokości tam są wszędzie nieprawdopodobne. To jest wejście do katedry. Fragmenty bram miejskich. To jest właśnie widok starego zamku na takich skałach. Stoi tutaj sowieci taką paskudną elektrownię wodną wybudowali przed wojną jeszcze i ona tak stoi. I tutaj psuje widok. A zamek ogromny, tutaj z tamtej strony najgrubsze mury ponad 8 chyba metrów grubości i tylko tam można było działać, ustawiać w kazamatach. A tutaj na kamienie zdawała pieniądze cała Europa, tak się bano muzułmanów, Europa się bała muzułmanów, że cała Europa dawała pieniądze na kamieniec i ta baszta, największa baszta na zamku. U dołu kwadratowa, a tutaj ośmiokątna, pod samym dachem okrągła. Pana jest basztą papieską. Tutaj jest herb della Rovere, herb papieża Juliusza II, który, nie pamiętam w którym tam roku, kazał przeznaczyć świętopietrze zebrane z Podola, kazał przeznaczyć na budowę tej wieży akurat. I dlatego tam jest jego herb i z pana jest basztą papieską. Najpotężniejsza baszta na starym zamku. Królowie angielscy dawali pieniądze na kamienie. No bo to daleko. Na południu, na Morzu Śródziemnym była Malta, która broniła chrześcijaństwa, a tutaj na północy kamieniec. O, tu jest tablica właśnie ta z Baszty Batorego, właśnie po łacinie. Tak się ładnie zachowała po dziś dzień. Tu widzimy właśnie jeszcze wały nowego zamku i stary zamek w dole. To są wszystko. O, tu jest 1758 rok, Podola. Słoneczko. Oczywiście to ono było na złoto pomalowane, na białym tle. W tej chwili w współczesnej Ukrainie jest złote słońce, ale na tle niebieskim. A tu dawny budynek seminarium prawosławnego XIX-wiecznego, gdzie uczył ojciec Dostojewskiego. To jest widok znowu ze starego zamku w dół. Tutaj drewniana cerkiewka XVIII-wieczna, 50 metrów w dole.
Kto w Kamieńcu nie był, to po prostu nie ma pojęcia, na czym to polega, ale to nie chce się schodzić nawet z wału. W Ruskiej Bramie Polski Orzeł, 1770 rok. Stanisławowski Orzeł zachował się po dziś dzień. Tak wyglądała Ruska Brama. Tutaj była tama, zamykano tamę, rzeka się podnosiła, woda się podnosiła. Tyle zostało z tej Ruskiej Bramy. A tyle zostało z kościoła ormiańskiego. W 30 roku Sowieci zniszczyli. Aresztowali, jak to tam w Kamieńcu mówią, ikonę Matki Bożej Ormiańskiej, podobno tam z X wieku, i ślad wszelki po tej ikonie zaginął. Ormianie nie tak dawno temu wprawili tutaj te kraty, bo przedtem po prostu tam wiatr hulał i chuligani, prawda, rozrabiali i każdy tam robił, co chciał w tych ruinach. Ruiny polskiej bramy, pół baszty się zawaliło niedawno po prostu. No a tutaj odbudowa cały czas klasztoru kościoła pofranciszkańskiego. Ulica jest przywrócona, dawna nazwa, ulica Franciszkańska, i tam ojciec Alojzy tam prowadzi ten hotel. Nie, no to ja jeszcze jak miałem długi wóz, jestem na to jest ta cerkiew świętego Jerzego, o której mówiłem, że jest ten sąd ostateczny wymalowany na świeczny. No. Polski ratusz. To jest polski ratusz, polski rynek. Bo dziś dzień się to nazywa polskim rynkiem. I tutaj z tej galeryjki rajcowie miejscy przyglądali się egzekucjom, które były wykonywane przed ratuszem, a w 1768 roku 108 hajdamaków wbito na pal na rynku w Kamieńcu. Więc tam się nie szczypano za bardzo. Grubej kreski nie było. Także proszę Państwa, tereny są niesamowite. Ja bym może poprosił Pana o pomoc tutaj, bo ja, jeśli chodzi o ten sprzęt, to ja jestem tak 100 lat za Afroamerykanami, tak? Nie wiem, jak to mówi. Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz pokazać, bo... Bo ja pokazałem Kamieniec, a chciałem tylko pokazać, proszę Państwa, okolicy, ze 2-3 slajdy z okolicy, żebyśmy mieli pojęcie, jak wygląda, jak wyglądają tereny, prawda, gdzieś tam te nam znane. A to jest droga prowadząca z Kamieńca do Kitaj Drogi. Po deszczu. Takie tereny. Niesamowicie pofałdowane tereny, dziesiątki kilometrów pustkowia. Niesamowite takie właśnie. I tutaj sobie można wyobrazić, jak to Tatarzy hulali wszędzie, prawda? To jest jakieś 30 kilometrów za Kamieńcem w stronę Dniestru. Właśnie takie tereny są. Tęcze niesamowite właśnie. I teraz jak to się cofam, bo ja cały czas tu jestem. Naprawdę, teraz ostatnie chwile chcę coś pokazać, więc... Proszę Państwa, Kitaj Gród, tam jak nazwa wskazuje, była jakaś kolonia handlowa, gdzie handlowano towarami ze wschodu. Jest polska parafia w Kitaj Grodzie. Jest polska... Jest polska parafia w Kitaj Grodzie. I proszę Państwa, tak płynie Dniestr w Kitaj Grodzie. 120 metrów wysokie brzegi. Coś niesamowitego. Takie tereny wokół Kamieńca. Przewodnik. 120 metrów wysokie brzegi. Ciekawostka taka, że obok siebie stoją Kościół katolicki i Cerkiew prawosławna. Jest taka legenda, że nie,
pamiętam już, kto był kto. Czy pan był katolikiem, czy pan był prawosławnym, a żona była katolikiem. No nie, coś takiego, bo w każdym razie jeden z małżonków był katolikiem, drugi prawosławnym. Jechali karetą, konie poniosły i pędziły prosto do tej skarpy, 120 metrów w dół. I oni się zaczęli modlić i kareta się zatrzymała na centymetry przed skarpą. I prawosławny wybudował cerkiew, katolik wybudował kościół, obok siebie stoją. Właśnie takie tam niesamowite rzeczy miały miejsce. To jest 20, do mnie trochę więcej, 30 parę kilometrów za Kamieńcem Podolskim. I teraz ten brzeg tutaj, to jest brzeg, gdzie była Polska, na tamtym brzegu była Turcja. Polska była wielka, była bogata, bo jak byłaby biedna, to by jej nikt nie napadał. Także my akurat nie potrzebujemy, żeby nas inni pouczali na okoliczność tolerancji. Jak powiedziałem, w Kamieńcu mieliśmy, prawda, trzy różne ratusze, trzy różne rynki. Do pewnego momentu każda gmina posługiwała się w swoich dokumentach własnym językiem. Dopiero w XVIII wieku połączono magistraty. W jeden. Ormianie prowadzili księgi w swoim języku, Rusini w swoim języku. Mieli swoje oddzielne rynki, nie wchodzili sobie w paradę i tak dalej. I ludzie żyli w spokoju. Muzułmanie od samego początku handlowali ludźmi. I teraz niech nas nie pouczają na okoliczność tolerancji panowie Amerykanie, których przodkowie jeszcze 160 lat temu ludźmi handlowali. A myśmy 1000 lat temu skończyli z handlem ludźmi. W momencie przyjęcia chrztu przez Polskę przestaliśmy handlować ludźmi, a oni handlowali do lat 60. XIX wieku. Niewolnictwo w Brazylii kiedy zniesiono? W 80. latach XIX wieku. Anglia zaczęła walczyć z niewolnictwem w latach 20. XIX wieku. A myśmy przestali handlować ludźmi w momencie przyjęcia chrztu. Więc niech nas inni nie uczą na okoliczność tolerancji. I niech od nas teraz tolerancji i darmochy, tak, bo to jest domaganie się darmochy. Oni chcą, żeby im dać. Oni nie chcą pracować za darmo. Oni chcą, żeby im dać. Mieszkanie, socjal i tak dalej, a oni potem powiedzą, co? To jest nasze. To jest nasze. Bo w ich mentalności jest coś takiego, że tam, gdzie on uprawia ziemię, to już jest jego ziemia. Tak jest w Koranie, tak jest w Talmudzie. Tak jest napisane. W Koranie jest, co raz szabla proroka zdobyła, to oddane być nie może. I na mapach dżihadystów jest Kamieniec Podolski, jest Podole jako terytorium muzułmańskie. Po dziś dzień. Oni kilka lat temu, jakaś tam się zawiązała społeczność muzułmańska w Kamieńcu, stali się tak bezczelni, że wystąpili do biskupa kamienieckiego: zdejmijcie tego waszego bałwana, to jest ta figura Matki Boskiej, zdejmijcie tego waszego bałwana i oddajcie nam, bo to nasze. Tak. O, i ojciec Alojzy Kosobucki jako tutaj spec od historii występował przed sądem, prawda? No i oczywiście nawet Ukraińcy ich wyśmiali. 27 lat okupowali miasto, ograbili ze wszystkiego, naniszczyli wszystko, zniszczyli 16-wieczną kaplicę, żeby ten minaret wybudować, a teraz mówią, zdejmijcie tego swojego bałwana i oddajcie nam, bo to nasze. To jest ta mentalność. Dać paluszek rękę urwią. To jest to. Więc to są to, co wygadują różni ludzie, rzekomi specjaliści, to nie jest warte funta kłaków. My naprawdę nie wiemy, co o nas różni ludzie mówią, bo ich księgi święte są zapisane w języku dla nas niezrozumiałym i oni mogą wszystko nam wcisnąć. Ilu jest specjalistów? Dlaczego na przykład w telewizji w tej chwili, no proszę bardzo, ile razy przez ostatnie 2 lata gdzieś tam pokazywano księdza profesora Waldemara Chrostowskiego? Najwybitniejszy w Polsce uważał specjalista, prawda, od spraw Starego Testamentu, judaizmu i tak dalej. Ile razy? Nie pokazuje się go. Dlaczego? No bo się go boją, bo przy nim nie można głupot wygadywać, bo on to od razu spacyfikuje, prawda? A co jest napisane w Talmudzie? To Lidot Jeszu jest taka księga, że kim jest Jezus Chrystus? Jest oszustem, zwodzicielem ludu, czarownikiem i w Gehennie się gotuje w kotle z ekskrementami. Tak jest napisane.
Ktoś nam to powie? Jacy to są moi starsi bracia w wierze na Boga? W jakiej wierze? Jeśli ktoś mojego Pana wyzywa od oszustów, prawda, i rozwodzicieli ludu i tak dalej, to jaki to jest mój brat i w jakiej wierze, ja się pytam. I tak dokładnie to samo jest z islamem. Jeżeli ktoś mi mówi, że gdzieś w kościele na przykład jest dzień judaizmu czy dzień islamu, no ludzie, kochani, przodkowie nasi przed 200-300 lat, to by sobie włosy wyrwali z głowy na coś takiego. A gdzie jest dzień chrześcijaństwa w synagodze? Gdzie jest dzień chrześcijaństwa w meczecie? Gdzie? No coś za coś. To my się podkładamy na całej linii, oni robią co chcą i się z nas śmieją. I się nam w nos śmieją. 458 lat sąsiedztwa, mamy pewne doświadczenia. Ludzie porywani, ludzie mordowani, wioski, miasta palone, ludzie sprzedawani jak bydło. A my teraz mamy co? Udawać, że tego nie było? Gdzie profesor Jerzy Robert Nowak mówi, z Węgier prawie połowę ludności wywieźli, sprzedali. Bułgaria, Grecja. Co się wyprawiało jeszcze w latach 20. w Grecji XIX wieku? Jakie rzezie, na przykład rzeź na wyspie Chios, tam gdzie... Co wyprawiali muzułmanie? Co wyprawiali? Te krainy, Kapadocja na przykład, kolebka chrześcijaństwa. Co? Dzisiaj Turcja. Dzisiaj Turcja. Wyrzucili chrześcijan z Kapadocji w 20. latach XX wieku. Była wymiana ludności Greków, wyrzucono wszystkich chrześcijan, wyrzucono stamtąd. No, Grecja w odwecie, prawda, wyrzuciła Turków i tak dalej. Ale na koniec powiem jedną rzecz. Proszę Państwa, mało kto o tym wie. Proszę, jak sobie wejdziecie Państwo na YouTube'a, wpisać sobie po angielsku Elder, czyli starszy po angielsku, Elder Paisios. Elder Paisios, starzec Paisiusz. Kanonizowany przez Cerkiew Prawosławną w styczniu chyba tego roku, mnich z góry Athos, zmarł w 1993 roku i tam jest jego proroctwo dotyczące Konstantynopola. Niesamowite. Proszę sobie zobaczyć. I on tam młodym studentom powiedział chyba w 1992 roku, ja tego nie dożyję, ale wy dorzekacie, kiedy liturgia chrześcijańska będzie w Hagia Sofia odprawiana. Niesamowite. Amen. Dziękuję. Pan doktor nam wytłumaczyć, skąd ta sympatia Turków w XIX wieku do Polaków, skąd pomoc feldmarszałkowi Bemowi jego żołnierzom, czy z czego to wynika, czy to były przykłady dyplomatyczne, czy po prostu szacunek dla Polaków jako, nie wiem, dzielnego narodu, no bo zawsze w sumie pada ten właśnie taki temat. Dlaczego Turcy nam pomagają jako jedyny kraj w sumie, można powiedzieć, że nie europejski, podczas gdy wszystkie pozostałe kraje jakby zgodziły się i pogodziły się z tym, że Polski już nie ma na mapach? To jest kwestia dosyć złożona, dlatego że najprawdopodobniej no to słynne to, że gdzieś tam na jakichś przyjęciach dyplomatycznych pytano się o posła z Lechistanu, że to jest legenda oczywiście. Natomiast patrzcie. I to trzeba zwrócić uwagę, ale to nie mówię, to nie chodzi o stosunki Polska-Islam, tylko konkretnie Polska-Turcja. Polska-Turcja. Cały XVII wiek praktycznie były stosunki napięte z Turcją, dwie wielkie wojny. Pierwsza wojna chocimska, ta 1621, i druga ta wojna 1672, która się rozpoczęła od zdobycia Kamieńca i praktycznie skończyło się to traktatami karłowickimi 1699. Nie pozostawiło to w mentalności, w świadomości żadnych śladów wrogości. Ani u Turków, ani u Polaków. Zauważmy. Czegoś nie da powiedzieć o Kozakach, o Moskalach, o innych, prawda? Sytuacja taka. Turcy kopią miny pod Kamieńcem, kopią miny pod twierdzą kamieniecką, a trwają pertraktacje pokojowe, o poddanie twierdzy. Polacy poskarżyli się starszyźnie, że my tutaj, prawda, jest armistycjum, czyli zawieszenie broni, a oni kopią dalej minę i Turcy grzecznie przeprosili, natychmiast górników wycofali. Kiedy były zawieszenia broni, kiedy w Kamieńcu zadzwoniły dzwony na nieszpory, w sobotę zadzwoniły dzwony na nieszpory w niedzielne, Turcy przestawali strzelać i nie strzelali, dopóki w Kamieńcu nie zadzwoniły dzwony w niedzielę na nieszpory. Dopiero zaczęła się strzelanina. Polacy w piątek nie strzelali, bo Turcy mieli swój dzień święty. Wzajemny szacunek. Kiedy
trwały te okresy zawieszenia broni, Polacy schodzili z wałów Nowego Zamku, spotykali się w połowie drogi z Turkami, rozmawiali, bo Polacy z pogranicza znali język turecki. Rozmawiali sobie. Turcy Polaków częstowali tytoniem, znakomitym tureckim tytoniem fajkowym. Kiedy już twierdza kamieniecka się poddała, Polacy głodni, no bo tak był most ostrzeliwany, że nie można było żywności z miasta na zamek donosić. Polacy już po poddaniu twierdzy polecieli na bazar turecki. Słuchajcie, ile wozów tureckich było towarzyszyło armii sułtana? Ile? 200 tysięcy wozów ciągnęło za armią. Coś nieprawdopodobnego. I Polacy polecieli na bazar kupować żywność. Turcy im dali, nie chcieli grosza. Coś to daje do myślenia. XIX wiek. Książę Adam Czartoryski miał swoich agentów w Konstantynopolu. Turcja była zagrożona przez Rosję. Jeszcze w XVIII wieku pokój w Bukareszcie, prawda, pozbawia Turcję całej masy jej posiadłości. Turcja na przykład traci Besarabię, traci Chocim na rzecz Rosji. I w tej twierdzy chocimskiej, tam gdzie był meczet, minaret, jeszcze w XIX wieku ten minaret był, Rosjanie budują cerkiew Aleksandra Newskiego. No to jest patron żołnierzy, prawda, w Rosji prawosławnej. Budują całą masę fortec Rosjanie przeciwko Turcji. Turcja słabnie. Już Turcja się nie podnosi po tym, po klęskach końca XVII wieku. Turcja się nie podnosi, Turcja się wycofuje coraz bardziej, a tam wchodzi Rosja. Na tamte tereny wchodzi Rosja. I w końcu mamy lata 50. Wojna Krymska. I Polacy, książę Adam Czartoryski, Polacy liczą na to, że przy Turcji będzie można utworzyć legiony polskie przeciwko Rosji. I dlatego Mickiewicz jedzie do Konstantynopola i tam umiera i tak dalej. Ale zauważcie, zarówno Bem, jak i Michał Czajkowski, zwany Sadykiem Paszą, oni przechodzą na islam. I dopiero wtedy dostają dygnitarstwa od Turków, jakieś tam, prawda, zaszczyty i tak dalej. Muszą najpierw przejść na islam. Bem przechodzi na islam. Czajkowski przechodzi na islam. Czajkowski ma za zadanie sformować pułki kozackie z jeńców rosyjskich. Ma pułki kozackie do walki z Rosją. Tak, Turcy pozwalają Polakom na zakładanie osad. I powstaje Adampol. Polska wieś. Od imienia księcia Adama Czartoryskiego. Po dziś dzień istnieje ta wieś Adampol. To są kalkulacje polityczne. To są kalkulacje polityczne. Czy jakieś szczególne tam mają sentymenty do Polaków? Trudno powiedzieć. No na pewno tak, no bo wspólny wróg Rosja. Wspólny wróg Rosja. To jest to. Tak, właśnie na początku tej prowadzący powiedział, że jesteśmy trzema ludami w jednej księgi. Czy tak jest chyba taka definicja? Ogromne uproszczenie. Ogromne uproszczenie. Tak, to jest ogromne uproszczenie, natomiast z tego, co mi wiadomo, co ja czytałem, no to prawda jest taka, że muzułmanin nie może się przyjaźnić, nie powinien się przyjaźnić właśnie z nami, tak, z chrześcijanami. I podejrzewam, że te decyzje Bema czy też innych to były podyktowane raczej takim wyrachowaniem politycznym. Ale oczywiście, to było Mam do ciebie pytania a propos tego, co ma się teraz stać i jak jesteśmy teraz w sytuacji. Czy warto teraz zaprzepaszczać te stosunki z Turcją? Podobnie też chyba z Irakiem i z Libią, które to stosunki chyba raczej mieliśmy dobre w tych latach takich, powiedzmy, 70-tych, 80-tych, kiedy to nasi inżynierowie budowali tam mosty, drogi, nasze podmioty tam zarabiały naprawdę dobre pieniądze i kiedy to były państwa naprawdę bogate. Czy warto te stosunki, które były naprawdę dobre, teraz pogrzebać, no bo nie ma to raczej jakiegoś innego. Nie rozumiem, proszę pana, co pytanie, to ma być. Czy warto wychodzić w szereg i tak mocno stawać, powiedzmy, na czele tej walki z islamem, czy też w Europie, czy też może lepiej zostać bardziej neutralnym? Czy pana nie rozumie pytania w ogóle, dlatego że po pierwsze, póki co to nas na razie nie dotyczy, bo
nikt nam tutaj na razie nie stoi na granicy w liczbie paruset tysięcy, prawda, nie domaga się wejścia, to jest raz. Po drugie, my nie walczymy z islamem. My nie walczymy z żadnym islamem, tylko po prostu nie pozwolimy sobie narzucić obcej nam cywilizacji, to jest prawda. Dlatego, że islam nie jest religią tylko, tak naprawdę. To jest cała cywilizacja za tym idzie, zupełnie nam obca. I nie może być tak, że na jednym terytorium funkcjonują dwie cywilizacje. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Profesor Konieczny mówi, że cywilizacja to jest sposób urządzenia życia publicznego. Czyli między innymi sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. No, zupełnie inne jest prawo szariatu, a inne jest prawo nasze, polskie. Nie można dwóch cywilizacji utrzymać na jednym terytorium i udawać, że się nic nie dzieje. Proszę pana, ale co my mówimy o Huntingtonach? Co my nawet mówimy o Koniecznym? Polacy po prostu są niestety dzisiaj narodem nieuków, tak trzeba powiedzieć. Dzisiejsi Polacy są narodem nieuków, dlatego że nasi przodkowie, przedwojenna inteligencja, to byli ludzie tak oczytani, wiedzieli taką masę różnych rzeczy. No kto z Polaków dzisiaj zna dzieła największego polskiego filozofa, myśliciela romantycznego Augusta Cieszkowskiego, jego dzieło Ojcze Nasz chociażby? Kto to zna oprócz fachowców? A ja znałem przedwojennych inteligentów, którzy to niemal na pamięć znali. I teraz w 1868 roku rosyjski myśliciel Mikołaj Danilewski napisał taką grubą książkę, ponad 700 stron, Europa i Rosja. I on pisał dokładnie to, co 60-70 lat temu później po nim pisał Konieczny, a jeszcze później Huntington. Także, że ludzie kochani, jakbyśmy zobaczyli, co tam jest u Danilewskiego, tam jest wszystko powiedziane na temat ten, co się dzieje dzisiaj, wszystko. I było wiadomo, że Rosja nie odpuści Krymu. Danilewski pisał, że Krym jest placówką wyjściową do odzyskania Konstantynopola i misją dziejową Rosji jest odzyskanie Konstantynopola. Oni to mają wpisane od XVI wieku. Także no, trzeba troszeczkę właśnie poczytać literaturę rosyjską, a Danilewski jest dzisiaj obowiązkową lekturą w akademiach politycznych rosyjskich, w akademiach wojskowych i tak dalej. Tak. Kiedy Danilewski to wydał, tej książki nikt nie chciał czytać, bo on był monarchistą, a inteligencja rosyjska była socjalistyczna, wtedy już. I potem emigracja rosyjska, dociekając skąd się wzięła rewolucja bolszewicka. Jak to się stało, że garstka zwyrodnialców opanowała wielki naród, zamordowała ponad 100 tysięcy duchownych, w tym 2000 biskupów? W okrutny sposób niekiedy. Jak to się stało, że garstka zwyrodnialców po prostu otumaniła cały naród? I oni nie umieli tego inaczej wytłumaczyć, jak poprzez metafizykę. Okrucieństwo tych hord było tak potworne, że ludzie byli sparaliżowani, bo mówili, no demony z piekła wyszły. To nie są ludzie, którzy takie rzeczy robią. A prawosławie jest troszeczkę fatalistyczne takie podejście ma, nie? Że widocznie to jest dopust Boży, koniec świata będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie no, coś niesamowitego. I my nie wiemy, co Rosjanie myślą tak naprawdę o nas. A u Danilewskiego jest wszystko wyłożone. Dla nich, dla Danilewskiego Polska jest zdrajczynią słowiańszczyzny. Bo się spąchnęła z Zachodem i zatraciła swoje pewne właściwości, wysługuje się Zachodowi i tak dalej, i tak dalej. Co my dzisiaj obserwujemy? Co my dzisiaj obserwujemy? Na wschodzie jest w miarę normalnie, a co się wyprawia na Zachodzie? Co się wyprawia na Zachodzie? Ja słyszałem, tak mi opowiadano. Nie wiem, gdzie to było, czy to prawda, nie wiem. Ale mi opowiadano, że jeden jakiś tam batiuszka, pewnie za pieniądze niemałe, udzielił tak zwanego ślubu dwóm panom. Jak się patriarcha o tym dowiedział, batiuszkę na zbity łeb wyrzucił, a cerkiew kazał zburzyć i zaorać teren. I posypać solą jak po Kartaginie. Tak! No tak. I bardzo wielu ludzi uważa, że no, wschód będzie ocaleniem chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo na zachodzie niestety schodzi na psy. Zjechałem zachód, widziałem co tam się wyprawia, gdzie w kościołach są magazyny, prawda, jak za Sowietów. Są magazyny meblowe w Anglii na przykład, rezydencje mieszkalne, prywatne jakieś tam w średniowiecznych klasztorach i tak dalej, knajpy, tak. Muzułmanie i Sikhowie odkupują puste kościoły i sobie przerabiają. Tak, Francja, zwana kiedyś najstarszą córą kościoła, dzisiaj chyba by trzeba ją nazwać najstarszą córą Koryntu. Tak, no i się potem dziwią, nie? Także no, to straszne rzeczy się dzieją, ale mówię, no, wystarczy troszeczkę bardziej na wschód pojechać i troszeczkę się tam w to wszystko zagłębić.
Ja bym mógł opowiadać o moich doświadczeniach z religijnością ludzi wschodu. Mógłbym opowiadać dwie godziny spokojnie. Proszę Państwa, poniedziałek wielkanocny w dalekim Czernichowie za Dnieprem, w restauracji w przedsionku stoją jakieś maszyny, automaty do gry, jacyś chłopcy tacy po 15-16 lat grają sobie, ich rówieśnicy wchodzą i jak się witają? Chrystus Woskres! No gdzie u nas, prawda, młodzież taka 14-15-letnia się wita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, prawda? A ci Waistin na Woskres. Tak, tak to jest. W Stanisławowie, jak się idzie, jest katedra grecko-katolicka, młodzi ludzie idą ze szkoły i wchodzą do katedry, przyklękają, prawda, modlą się. Gdzie tak jest w Polsce? To jest to. Ale przepraszam, no pan cały czas to powiedział. Może ktoś inny teraz. Jeżeli nie ma pytań, no to byśmy kończyli. Mam książki swoje o Kamieńcu Podolskim. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo. A ja Państwu dziękuję. Przepraszam, jestem pokorna gadula. Przepraszam.